Wicepremier, szef PSL Waldemar Pawlak wyruszył w teren, by spotkać się z członkami dolnośląskich struktur partyjnych. W powiecie bolesławieckim z działaczami spotkał się we wsi Dobra koło Bolesławca. Chcemy poruszyć sprawę kampanii sprawozdawczo-wyborczej, bo jesteśmy w trakcie przeprowadzania tej kampanii wyborczej. Na naszym terenie żeśmy skończyli zjazdy gminne, przygotowujemy się do zjazdu powiatowego. Ale nie był to jedyny powód wizyty ministra gospodarki. Bardzo mi zależy na tym, żeby porozmawiać o tych sprawach, które w tej chwili są ważne dla tego środowiska i dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, zarówno w tej części przemysłowej, jak i tej, która dotyczy rolnictwa. Podczas spotkania poruszono temat dopłat bezpośrednich dla rolników. Będziemy dyskutować o tym, żeby te dopłaty zostały utrzymane na coraz wyższym może poziomie, żebyśmy mogli jako Polacy konkurować produkcją później rolną z krajami Unii Europejskiej na równym tym samym poziomie. Kolejnym tematem budzącym emocje była sprawa reformy w systemie emerytalnym. Był czas, kiedy wprowadzono emerytury renty strukturalne i to służyło sprzyjaniu szybszej wymianie pokoleń. Natomiast teraz przedłużanie tego wieku emerytalnego i to nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet wywołuje konsekwencje jednak też bardzo trudne dla środowiska rolniczego. Ludowcy postulują, by matki mogły pracować krócej. Tutaj nie może być takiego drastycznego czy drakońskiego podwyższenia emerytur dla kobiet. Potrzebne są rozwiązania, które będą dawały możliwość wyboru, swobodę wyboru. I cieszę się, że ta propozycja PSL-u, żeby kobieta mogła wcześniej przychodzić na emeryturę o 3 lata na każde urodzone dziecko, znalazła tak szeroki oddźwięk. Zdaniem szefa ludowców trwające liczne konsultacje doprowadzą do oczekiwanego kompromisu w sprawie zmian w systemie emerytalnym.